Tramwaj, kierunek Wilanów. Proszę Państwa, dzisiaj spotykamy się, no jak widać, w sprawie tramwaju do Wilanowa, który, miejmy nadzieję, niebawem nas tam dowiezie. Witamy bardzo serdecznie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Witam również gospodarza tego miejsca, pana prezesa Wojciecha Bartelskiego, prezesa tramwajów warszawskich. Witamy pana Artura Popko, prezesa zarządu i dyrektora generalnego firmy Budimex, czyli głównego wykonawcy tego kontraktu. I witam również pani radne Katarzynę Bornowską i panią Ewę Janczar oraz burmistrza dzielnicy Wilanów, pana Ludwika Rakowskiego, czyli osobę tutaj w tym gronie, myślę, bardzo zainteresowaną tym, żeby ten tramwaj do Wilanowa wkrótce dotarł. Bardzo proszę, panie prezydencie. Dzień dobry państwu. Przyjazna Warszawa to przede wszystkim przyjazny i dobry transport publiczny i dlatego rozwijamy linie tramwajowe. Jak państwo wiecie, to jest nasz absolutny priorytet, żeby rozbudować komunikację publiczną. Nie jest to łatwe, dlatego że ceny każdej inwestycji rosną. Nie tak dawno jeden z dziennikarzy pytał mnie, czy na pewno znajdziemy dodatkowe pieniądze, 200 milionów, żeby móc realizować tę linię tramwajową na Wilanów. Powiedziałem, że zrobimy wszystko, żeby te pieniądze się znalazły i tak się stało. Rada Miasta na ostatniej sesji przekazała kolejne 200 milionów potrzebne do tego, żeby móc dokonać realizacji tego projektu. Wielkie podziękowania dla radnych. No i rzeczywiście dzisiaj podpisujemy umowę. Drodzy państwo, przez cały czas rozbudowujemy sieć tramwajową. Jeżdżą tramwaje na Winnicę. Trwa budowa trasy na ulicy Kasprzaka. Mamy również termin budowy zajezdni na Annopolu. Pracujemy nad dokumentacją tramwajów wzdłuż Pola Makotowskiego, ulicy Modlińskiej oraz projektami budowlanymi trasy na Gocław i Zieloną Białołękę. Dzisiaj umowa na ten najważniejszy odcinek tramwaju na Wilanów. Nowa trasa, drodzy państwo, rozpocznie się przy skrzyżowaniu ulicy Puławskiej i Goworka. Liczącą aż 22 metry różnicę poziomu w kierunku Dolnego Mokotowa tramwaj pokona właśnie ulicą Goworka i Spacerową. Następnie linia będzie przebiegać wzdłuż ulicy Belwederskiej, Sobieskiego w kierunku miasteczka Wilanów. Firma Budimex, pan prezes jest z nami, będzie miała 22 miesiące na zbudowanie trasy w podstawowym zakresie od ulicy Puławskiej za skrzyżowanie z ulicą Świętego Bonifacego. Również zaplanowana jest odnoga wzdłuż ulicy Gagarina do Czerniakowskiej. To jest zresztą oddzielna inwestycja, która jest planowana przez tramwaje warszawskie wraz z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji. Nowa trasa 7,5 km. Torowisko będzie zielone. Zasadzimy prawie 500 drzew wzdłuż tej trasy. No i co najważniejsze, będzie można zaoszczędzić czas, dlatego że warszawiacy w 30 minut będą mogli pokonać trasę z Wilanowa do centrum. Koszt budowy 685 milionów, ale otrzymamy do niej również dofinansowanie unijne. To jest niesłychanie istotne, bo jak państwo wiecie, te najbardziej kosztowne inwestycje w Warszawie, transport publiczny, czy to w metro, czy to w tramwaje, takiego wsparcia potrzebują. Bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy zaanonsować te dobre nowiny i również podpisanie umowy. No i robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby w 22 miesiące ta linia powstała. Miejmy nadzieję również, że mimo zmieniających się cen na rynku, w tym kosztorysie, który zaplanowaliśmy, dlatego że dzisiaj pieniądze są takie, jakie są w budżecie miasta, te obciążenia są coraz większe, jeżeli chodzi o nasz budżet, no ale my musimy dbać o to, żeby Warszawa się przez cały czas rozwijała. Dziękuję państwu bardzo. Bardzo dziękuję. I pan Wojciech Bartelski, prezes tramwajów warszawskich. Witam państwa serdecznie. Dziś podpisujemy umowę na 7,5 km toru, do tego 13 platform przystankowych. No i to, co chyba najważniejsze, uruchamiamy dzisiaj oficjalnie już, nie tylko w zakresie deklaracji, opcję, która pozwoli zbudować ten tramwaj do końca, to jest do planowanego zakończenia jej na Wilanowie na ulicy Brańskiego.
Tak jak pan prezydent powiedział, pieniądze na ten cel przyznała miesiąc temu Rada Warszawy i Budimex od dziś rozpoczyna prace przygotowawcze nad organizacją ruchu, projektach wykonawczych, żeby na całym tym froncie tramwaj pojechał do końca roku 2023, co wynika z terminów kontraktowych. Cena 685 milionów brutto to jest cena za całość odcinka, który był objęty przetargiem. Natomiast, jak Państwo pamiętacie, z powodów finansowych rozłożyliśmy kolejne odcinki na lata i chciałbym podkreślić, że cały czas trwają prace projektowe, one są już w zasadzie na ukończeniu. Z uwagi na konieczność rozłożenia ciężarów finansowych przez budżet miasta będą one realizowane w latach 2024-2025. Tutaj mowa o odcinku wzdłuż ulicy Rakowieckiej oraz odcinku wzdłuż ulicy Bitwy Warszawskiej, który dowiąże się do budowanego już tunelu też przez firmę Budimex na Dworcu Zachodnim. Także cały front robót ustalony pierwotnie mimo gigantycznych trudności finansowych miasta jest realizowany dynamicznie i to jest doskonała wiadomość, bo już weszliśmy w okres realizacyjny, także myślę, że te efekty będą w najbliższych miesiącach. Dodam jeszcze, że obsługiwać tę trasę będzie 50 tramwajów z Korei. Oprócz tego naturalnie 3 podstacje trakcyjne, w tym jedna pod ziemią, zielone torowisko, 500 drzew. Dbamy także o estetykę miasta. Też chciałbym podkreślić, bo to ważne, że projekt powstawał w ścisłym uzgodnieniu z Biurem Architektury, z panem dyrektorem Wagnerem, czyli miejskim estetą. I to jest projekt tramwajowy, ale też projekt rewitalizujący i zazieleniający ogromną połać miasta. Mam nadzieję, że po przejściu trudności z organizacją ruchu będziemy się cieszyć z odnowionych ulic, z odnowionych szpalerów drzew. Oprócz tego chciałbym na marginesie dodać, że dostawy tramwajów z Korei przebiegają zgodnie z harmonogramem, także nie ma niebezpieczeństwa, że na wybudowanej trasie nie będzie miał kto jeździć. Sąsiadująca z naszą inwestycją budowa trasy na Gagarina, również tam jesteśmy już na etapie uzyskania pozwolenia na budowę. Ostatnie prace trwają i również rozpoczniemy latem tego roku pracę, także cały ten system polegający na dołączeniu się do ulicy Puławskiego, Goworka i potem jedna odnoga na Czerniaków z możliwością przyszłego rozwoju na budujące się osiedla, a druga do Wilanowa z możliwością także realną i zakładaną rozbudowy w miarę rośnięcia dzielnicy Wilanów na południe. Te wszystkie możliwości istnieją i są realizowane. Dziękuję. Bardzo dziękuję i poprosimy pana Artura Popko, prezesa zarządu Budimexu S.A. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie prezydencie. Szanowni państwo, ja przede wszystkim chciałem podziękować panie prezydencie i panie prezesie za wybór naszej firmy do realizacji tego kontraktu. Jest to największy kontrakt tramwajowy w Polsce o zakresie przebudowy właśnie 8 km zielonego torowiska. Chciałbym tu zadeklarować panu prezydentowi, że zrobimy wszystko, żeby w drugiej połowie już przyszłego roku 2023 przynajmniej część linii tramwajowej została uruchomiona do ruchu. Plan i harmonogram przewiduje to, że te prace będą zakończone głównie w drugiej dekadzie właśnie roku 2023. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy teraz będzie moment przekazania tej umowy? Czy to jest... No bo chyba najwyższa pora, już nie chcę tak pana prezesa tutaj wywoływać, ale zaraz będą pytania, więc... Dodam, że dziś umowa jest podpisana, tak między nami mówiąc, no bo takie rzeczy się robi już z zaciszu gabinetów, ale symbolicznie przekażę panu prezesowi Popko pendrive z naszą umową. Dzisiaj te umowy od dawna już nie mają charakteru fizycznego, tylko elektronicznej, co nie zmienia faktu, że są w pełni wiążące. Panie prezesie, mam nadzieję, że koniec będzie równie dobry jak początek. I zrobimy to w zakładanym terminie. Bardzo dziękujemy.
I proszę Państwa, teraz pora na pytania. Jest tutaj mikrofon. Po tej stronie zapraszam osoby, które chcą zadać pytanie. Jak zawsze bardzo liczymy na pytania związane z budową trasy tramwajowej do Wilanowa. Do Pana Prezydenta chciałem. Tutaj bliżej podejdę. Chciałem się zapytać, przepraszam, nie dotyczy konferencji. Wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz interpeluje do Pana o zawieszenie budżetu obywatelskiego i przeznaczenie pieniędzy z niego na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Chciałem się zapytać, czy taka możliwość jest w ogóle rozpatrywana i czy jakaś będzie niedługo decyzja w tej sprawie. Drodzy Państwo, ja nie myślę, żeby to był dobry pomysł. Uważam, że budżet partycypacyjny powinien być kontynuowany, bo z niego realizujemy bardzo wiele projektów, które są niesłychanie istotne dla mieszkańców. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie uchodźców, mamy deklarację choćby rządu, że pieniądze będą wpływały na nasz rachunek i ja liczę na to, że akurat w tej kwestii rządzący dotrzymają słowa. Natomiast oczywiście będziemy rozmawiali z radnymi, no bo każdy pomysł trzeba omówić. Ja uważam jednak, że budżet partycypacyjny powinien być kontynuowany. Dzień dobry, Jakub Kaczmarczyk, TVN24. To tak, żeby jeszcze było na początek w temacie konferencji, to kiedy jest planowana jakby konkretna data oddania tutaj linii tramwajowych i jaki jest pomysł tutaj na ten podjazd pod Goworką? To jest dość stromy podjazd dla tramwajów. I do Pana Prezydenta już w nie temacie konferencji, tylko w temacie uchodźców. Jak aktualnie wygląda ta sytuacja uchodźca w Warszawie i czy tutaj rząd polski powinien poprosić Unię Europejską o pomoc na przykład w relokacji uchodźców do innych państw? Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, tak jak słyszeliśmy, mamy nadzieję, że pierwsza część tej linii będzie gotowa już w przyszłym roku i że pojadą nią tramwaje. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie dotyczące uchodźców, sytuacja wygląda w ten sposób, że przez cały czas mamy pewną rotację uchodźców w Warszawie. Przez Warszawę przyjechało już prawie 600 tysięcy osób, natomiast 300 tysięcy to jest ta liczba, która pozostała w Warszawie. Mimo tej rotacji ta liczba pozostaje mniej więcej taka sama. Natomiast oczywiście widzimy, że przyjeżdżają nowi goście z Ukrainy. No i pytanie, czy przy ewentualnej eskalacji tego kryzysu nie będziemy mieli kolejnej liczby uchodźców w Polsce i w Warszawie. My mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo gości w tej chwili z Ukrainy w Warszawie. 300 tysięcy osób to prawie 15% populacji naszego miasta. I ja jestem głęboko przekonany, powtarzam to od prawie 2 tygodni, że ten czas odruchu ludzkiego, improwizacji, który był niesłychanie istotny, z którego wszyscy jesteśmy dumni, musi się skończyć, dlatego że nie możemy polegać w dużej mierze na wolontariuszach, na organizacjach pozarządowych, na samorządzie. Rząd zrobił, oczywiście wykonał swoją robotę na granicy, natomiast żaden rząd, żaden samorząd sobie z takim wyzwaniem sam nie pomoże. Nie poradzi, przepraszam. I dlatego uważam, że potrzebny jest program relokacji na poziomie europejskim. Wiele krajów z Unii Europejskiej, ale również ostatnio prezydent Biden zadeklarował chęć przyjęcia 100 tysięcy uchodźców. Wiele państw jest gotowych do tego, żeby przyjmować uchodźców. I uważam, że do tego jest po prostu potrzebny plan w Unii Europejskiej i na świecie. Dzisiaj to wygląda w ten sposób, że to my dzwonimy do samorządowców albo rządzący mają taką listę, nie wiem, czy Państwo widzieli, na Torwarze, gdzie Ukraińcy mogą pojechać w różne miejsca w Europie. Bardzo dobrze, dobrze, że taka możliwość jest, no ale to jest improwizacja. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z kolejnymi setkami tysięcy uchodźców, to jestem przekonany, że taki system nie wystarczy. W ogóle potrzebna jest koordynacja i strategia, dlatego że dzisiaj większość decyzji jest podejmowanych z dnia na dzień. Jest potrzebna strategia dotycząca edukacji, jest potrzebna strategia dotycząca służby zdrowia, jeżeli chodzi o to, jak zaopiekować się uchodźcami. A przecież nasze miasta muszą funkcjonować w sposób normalny, niezakłócony. Dlatego dzisiaj rozmawiamy o tramwajach, dlatego podejmujemy kolejne decyzje, bo Warszawa się dalej rozwija i funkcjonuje i musi się rozwijać dalej dynamicznie. Nasi goście są w Warszawie i we wszystkich innych miastach mile widziani, no ale musimy wszystko zrobić, żeby sprawić, aby rozwiązania systemowe doprowadziły do tego, żebyśmy byli jak najlepiej przygotowani na to, co się może wydarzyć w przeciągu najbliższych tygodni i miesięcy.
Adam Abramiuk, radio dla Ciebie. Pytania dwa do Pana Prezydenta. Po pierwsze, czy miasto jakoś się zabezpiecza pod względem wzrostu cen materiałów? Czy może być taka sytuacja, że trzeba będzie dopłacać do tej inwestycji? Drugie pytanie to o szpital południowy. Od 1 kwietnia mają być likwidowane szpitale tymczasowe covidowe. No, szpital południowy jest gotowy, ale pełni tą funkcję tymczasowego. Co dalej z tym szpitalem, kiedy on może stać się już docelową taką placówką, jaką miał być? I jeszcze pytanie do pana prezesa Budimexu. Czy mierzycie się z sytuacją pracowników ukraińskich, którzy wyjechali na wojnę i czy to jakoś wpływa na inwestycje, czy na tą inwestycję jakoś to wpłynie? Tak, zanim oddam głos panu prezesowi, żeby wytłumaczył, jak pokonuje się różnice w zniesieniu i jak się zabezpieczyć, jeżeli chodzi o pracowników ukraińskich, to po pierwsze liczymy na to, że w momencie podpisania konkretnych umów firmy, które wykonują te kontrakty, zabezpieczają się, jeżeli chodzi o te najważniejsze towary. To jest niesłychanie trudne dzisiaj i też sobie powiedzmy to szczerze, że po pandemii rosły ceny przeróżnego rodzaju materiałów, na przykład stali, ale w ogóle innych materiałów budowlanych, a dzisiaj w momencie najazdu Rosji na Ukrainę te ceny również idą do góry. I tu sytuacja jest bardzo trudna do przewidzenia. Jeżeli ktoś na przykład obserwuje, jak zmieniają się ceny stali, jak zmieniają się ceny ropy w tych ostatnich dniach, widzimy tutaj bardzo mało pewności, dosyć sporą fluktuację, co oczywiście powoduje problemy. My mamy nadzieję, że będziemy się mieścili w tych kosztorysach, bo sytuacja miasta jest niesłychanie trudna, ale dzisiaj również bardzo trudno jest zawierać jakiekolwiek długoterminowe kontrakty na dostęp, na dostawę materiałów, w związku z tym, że rynek jest bardzo rozchwiany i że mało kto takie kontrakty chce zawierać. Ale tutaj dlatego wybieramy firmy z tak olbrzymim doświadczeniem jak Budimex, bo wierzymy w to i ufamy w to, że takie firmy są w stanie radzić sobie z tego typu sytuacjami na rynku. Jeżeli chodzi o Szpital Południowy, drodzy Państwo, przede wszystkim od wielu, wielu lat i miesięcy domagamy się, aby ten szpital dostał kontrakt z NFZ-u. I wydawało się, że jesteśmy bliżsi tego typu rozwiązania, kiedy rządzący sami doceniali wagę tego szpitala, kiedy on był przekształcany w szpital covidowy. Wtedy widać było, jak ważne jest to, żeby Ursynów, dzielnica, która liczy sobie prawie 200 tysięcy obywateli, miała szpital. Przez cały czas walczymy o ten kontrakt, natomiast też przygotowywaliśmy się na inne rozwiązanie, w którym część kontraktu z szpitala na Solcu byłaby przenoszona do szpitala południowego, dlatego że musimy zadbać o to, żeby cała Warszawa miała równomiernie rozłożone wsparcie, jeżeli chodzi o szpitale. I do tego scenariusza się przygotowujemy przez cały czas, mając nadzieję, że rządzący pójdą po rozum do głowy i ten szpital będzie miał swój kontrakt. I w przeciągu dosłownie najbliższych tygodni i miesięcy będziemy podejmowali decyzję, bo zależy nam na tym, żeby szpital już jako szpital nie covidowy, tylko służący warszawiakom i warszawiankom mógł zacząć funkcjonować jak najszybciej. Teraz pan prezes, proszę bardzo. Dobrze, to dwa pytania. Jedno jest zaległe odnośnie wzniesienia. Jest rozporządzenie ministra infrastruktury, które reguluje te kwestie. My się w nim mieścimy, są tramwaje, które są za naszymi plecami, z kolei są, specyfikacja była przygotowana pod kątem ulicy Goworka, bo o nią chodzi. Tam wzniesienie jest rzędu 2-3%, to jest dużo mniej niż możliwości obecnego taboru i warunki, także nie ma żadnego problemu. Tramwaje mają kilka niezależnych systemów hamowania, nie tylko mechaniczne, ale elektromagnetyczne, także ani się nie zsuną, znaczy wdrapią się bez trudu, nie zsuną się. Zresztą zawsze na jakąś jesienną słotę, liście czy błoto, tradycyjny piach jest zawsze metodą, która jest bardzo skuteczna i zapobiega ewentualnym poślizgom. Tak będzie w tym przypadku, nie ma żadnego problemu. Natomiast co do wzrostu kosztów, oczywiście spadło na nasz kraj 7 plag egipskich, wirus, polityka fiskalna nierozważna, teraz wojna. To wszystko generuje duże napięcia na rynku surowców. Odcięty ze wschodu rynek stali, to jest niezwykle istotna okoliczność w przypadku naszej inwestycji. Na szczęście znowelizowane prawo zamówień publicznych definiuje konieczność ustalania kwot indeksacyjnych, czyli są rezerwy na wypadek uzasadnionego roszczenia wykonawcy o wzrost cen wynikającego z realnej sytuacji rynkowej.
i dysponujemy, ta suma jest około 45 milionów złotych. To jest taka suma, która jest na słuszne żądanie wykonawcy w wyniku okoliczności, których nie był on w stanie przewidzieć w dniu składania oferty. W tym przypadku jest to dzień 21 marca tego roku, a który wyniknął, no to wówczas taka poduszka jest. Także 45 milionów złotych, ogromna kwota. Mam nadzieję, że ten rynek ustabilizuje się, bo rzeczywiście ostatnio skoki na rynku budowlanym są bardzo chaotyczne i bardzo wysokie. Chciałbym jeszcze doprecyzować właśnie, jeżeli chodzi o pracowników. Firma Budimex to 7 tysięcy osób, z czego 4 tysiące osób to są pracownicy, bym powiedział, tak zwany w niebieskich kaskach, a więc to osoby, które pracują bezpośrednio na terenie budowy, więc nie widzimy takiego zagrożenia. Faktycznie w branży mieszkaniowej jest to odczuwalne, bo w całej branży budowlanej to jest ponad 1 300 000 pracowników, z czego pracownicy z terenu Ukrainy to ponad 380 tysięcy. Szacujemy, że około 100 tysięcy osób wyjechało z powrotem na Ukrainę, aby walczyć. Jest to odczuwalne, ale bardziej w segmencie właśnie mieszkaniowym. Jeżeli chodzi o ceny, to kontrakt przewiduje waloryzację i tutaj mogę tylko powiedzieć, że co jest bardzo istotne, zostaliśmy jako firma wybrani zaledwie po tygodniu, a więc ten wybór oferty trwał bardzo krótko, a więc dał nam tę szansę na zarezerwowanie i zakup części materiałów. Oczywiście sytuacja z materiałami, tak jak powiedział pan prezydent i pan prezes, jest bardzo dynamiczna. Ceny właściwie są aktualne 24 godziny, a więc to, co zdążymy zamówić, aby damy radę zamówić, zamawiamy na bieżąco. Natomiast myślę, że w dużej części pomoże nam właśnie waloryzacja, którą obejmuje kontrakt. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Przemysław Paczkowski, Radio Kolor. Ja mam pytanie, panie prezydencie, odnośnie parkowania w Warszawie, bo dostajemy dużą ilość zgłoszeń od słuchaczy, którzy informują o nieprawidłowo zaparkowanych pojazdach, między innymi na przejściach dla pieszych i brak reakcji ze strony Straży Miejskiej. I tutaj pytanie, czy jest pan zadowolony z obecnego komendanta Straży Miejskiej? Drugie moje pytanie odnośnie sytuacji, o której alarmuje burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkowski, odnośnie braku reakcji operatora 112, który nie chciał wysłać karetki i pogotowia na dworzec zachodni do ciężarnej kobiety. Panie redaktorze, no nie znam akurat tej sytuacji, o której pan mówi, więc proszę pytać pana burmistrza, jak to było ze 112. Z naszego doświadczenia wynika, że najczęściej te wyzwania są podejmowane. Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące parkowania, no my staramy się tutaj interweniować natychmiast, kiedy dostajemy takie zgłoszenia. Niestety takich zgłoszeń jest bardzo dużo, więc to jest apel do warszawiaków. Drodzy Państwo, mamy apel, żeby nie parkować w takich miejscach. Straż Miejska interweniuje, kiedy może. Niestety zdarza się, że to trwa, bo tego typu incydentów mamy sporo. A jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o zatrudnienie, jeżeli chodzi o pensje? Wszyscy wiemy, że ta sytuacja jest niesłychanie trudna, również w związku z tą presją na budżet miasta stołecznego, bo przypominam, że w związku z decyzjami rządzących co jakiś czas, już po raz kolejny, znikają kolejne miliardy z budżetu miasta stołecznego Warszawy, bo rządzący realizują swoje obietnice, do czego mają prawo, tylko niestety nie przewidują żadnych rekompensat dla samorządu. I nasze budżety są drenowane. Nawet w tak trudnej sytuacji jak dzisiejsza są przez cały czas drenowane z finansów. Staramy się oczywiście temu zaradzić i w ramach tych możliwości finansowych, jakie mamy, doprowadzić do tego, żeby miasto funkcjonowało w sposób normalny. Jeszcze raz apel, drodzy Państwo, o parkowanie zgodne z przepisami. Czy ja jeszcze dodam, proszę Państwa, a propos ciężarnej mamy, że ta sytuacja na pewno będzie wyjaśniona, bo mamy z Ukrainy urodziły już w naszych miejskich szpitalach 33 dzieci, więc tutaj nieudzielenie pomocy tej osobie no, na pewno będzie zbadane. Dodam również, że ponad 1200 osób z Ukrainy również skorzystało z pomocy naszych szpitali, więc ta sytuacja no, nie powinna była mieć miejsca z całą pewnością. Dziękuję. Dzień dobry, Jarosław Osowski, Gazeta Stołeczna. Panie prezydencie, to wspaniale, że udało się stanąć na głowie i znaleźć brakującą kwotę na całą linię tramwajową do Wilanowa, czy także na odnogę do pętli Stegny. Kiedy zaczną się prace w terenie i kiedy może się zacząć budowa
tych odcinków na Rakowieckiej i do dworca zachodniego, o których mówił pan prezes Bartelski. Znaczy, pierwsza rzecz, pan redaktor chyba powiedział o odcinku na Stegny. Chcę wyjaśnić, że odcinek na Stegny, czyli odcinek trzeci, nie jest objęty kontraktem. Objęte są opcje pierwsza i druga, czyli do końca do Wilanowa, natomiast ta odnoga na Stegny nie jest, ponieważ już na to pieniędzy nie starczyło i też utrzymujemy te rezerwy, jak wspomniałem wcześniej, na ewentualny wzrost kosztów, bo kluczowe jest, żeby ten odcinek, zgodnie z deklaracjami prezesa Popko, żeby na ten Wilanów pojechać do końca 2023 roku i na tym się koncentrujemy. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, odcinki, o których mówimy, czyli odcinek przy ulicy Rakowieckiej i przy ulicy Bitwy Warszawskiej, są zaawansowane w projektowaniu, bardziej odcinek Bitwy Warszawskiej, gdzie praktycznie mamy już ostatnie uzgodnienie jeszcze dotyczące lokalizacji pod stacji trakcyjnej, ostatnie uzgodnienia z gestorami sieci, natomiast jesteśmy w stanie spokojnie w tym roku rozpocząć postępowanie przetargowe. Tak jak powiedziałem, sumy są przeznaczone mniej więcej 1/3 sumy na rok 2024, a 2/3 sumy, mówimy o odcinku Bitwy Warszawskiej, który my nazywamy odcinkiem B, 2/3 tej sumy na rok 2025. Łącznie jest to suma, nie chcę skłamać, rzecznik poda dokładne liczby, a to jest około 190 milionów złotych na same roboty budowlane. Podobnie na odcinku przy ulicy Rakowieckiej, tam również roboty budowlane przewidziane są na lata 2024-2025. Tam jeszcze pozostaje do rozstrzygnięcia kwestia geometrii drogi, ponieważ układ torów po północnej stronie jezdni wymusza dość daleko idące zmiany i cały czas jeszcze o tym rozmawiamy z biurem pana dyrektora Dąbi, ale rozmowy są konstruktywne i mam nadzieję, że również w tym roku, najdalej na początku przyszłego, ten przetarg rozpoczniemy, żeby móc te roboty budowlane rozpocząć w nowej kadencji. Ja nie ukrywam, że dla nas założeniem i koniecznością jest, aby uzyskać środki unijne na te przyszłe inwestycje, bo to, co mamy, te 555 milionów, skonsumujemy z dużym niedosytem przy tak gigantycznym wzroście kosztów. Przypomnę, że te środki były alokowane w roku 2018. Kiedy ceny były 50% niższe, więc łakniemy nowych środków i mam nadzieję, że w nowej perspektywie będziemy mogli zlewarować te inwestycje, zrobić je oraz kilka kolejnych, które też są w przygotowaniu. Czy to wszystko, czy jeszcze jakieś... Rozpoczęcie prac, zgodnie z harmonogramem, którego się trzymamy, jest to lato tego roku. Pierwszą rzeczą, którą będziemy wspólnie z Budimexem robić, bo przystępujemy do intensywnej pracy od jutra, to jest prace nad organizacjami ruchu oraz prace nad projektami wykonawczymi, no bo my mamy gotowe projekty budowlane, ale czy wykonawca, to jest standard tego typu inwestycjach, zawsze tak się dzieje, musi szczegółowo pod swoją technologię, pod swoje moce przerobowe dostosować szczegółowe rozwiązania, będzie to czynił, dokonywał szczegółowych ustaleń z gestorami sieci, już takich drobnych, technicznych, i to potrwa do lata, a potem rozpoczniemy pierwsze roboty budowlane. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, nie mamy więcej pytań. Bardzo dziękuję za wszystkie pytania. Dziękuję Panu Prezydentowi i wszystkim Państwu. Do zobaczenia na kolejnych briefingach.